monitoring wyboru głównego inspektora ochrony danych osobowych. Specyfiką naszego projektu jednak jest właśnie to, że to jest bardzo szerokie spektrum zainteresowania. Nie tylko jedna instytucja, nie jedna sfera, ale całokształt, wszystkie sądy w Polsce. Zwłaszcza oczywiście chodzi nam o sądy rejonowe, gdzie gros spraw jest rozstrzygany, takich ważnych dla obywatela bezpośrednio. Wysyłamy obserwatorów na rozprawę po to, żeby, no właśnie, po to, żeby było przekonanie samego sędziego, ale w ogóle pracowników sądu, ale także samych stron, że społeczności zależy na tym, co się dzieje w sądzie. Prawo, oczywiście procesy, rozprawy są w Polsce jawne, ale w praktyce tej publiczności najczęściej nie ma. Chodzi o to, żeby ją stworzyć. Obserwatorów wyposażamy, obserwatorów szkolimy. To jest szkolenie podstawowe, tak żeby mieli oni absolutne fundamenty tego, co muszą koniecznie wiedzieć, zanim tam pójdą. Otrzymują również krótki formularz, który zawiera proste pytania, takie, na które laik jest w stanie odpowiedzieć. Są to rzeczy z pozoru trywialne. Czy rozprawa się odbyła? Czy się odbyła punktualnie? Jeżeli nie, to dlaczego? Czy podano przyczynę opóźnienia? Czy obserwatorowi pozwolono zostać na sali w charakterze publiczności? Czy sędzia protokołował w sposób zgodny? Czy pomijał ważne fakty, czy też tylko nieistotne fakty? Czy było podane uzasadnienie rozstrzygnięcia? I tak dalej. Są to sprawy bardzo ważne, ale jednocześnie najczęściej możliwe do stwierdzenia przez osobę nie będącą prawnikiem. A więc takie przyjęliśmy sobie założenie. Metoda obserwacji. Udział w rozprawach sądowych. Uproszczony formularz, który później staramy się wytworzyć jakby taki proces, aby mogło to się toczyć bez naszego udziału, bez udziału Fundacji Korpus Polska. Więc mamy pewien algorytm, pewną stronę internetową, na której można wpisywać te dane. One będą się łatwo i bez większego wysiłku już w tym momencie agregować. Nie trzeba naszej jakiejś aprobaty, aby tę działalność móc podjąć. Chcemy celowo zaangażować zwykłe osoby w roli obserwatorów, bo zakładamy, że oni będą brali pod uwagę pewne inne, uzyskamy inny nieco obraz oczywiście. Wielu rzeczy się nie dowiemy, ale uzyskamy obraz z punktu widzenia tak zwanego zwykłego człowieka. Pominę tę kwestię i chciałbym tylko zwrócić uwagę, że mamy świadomość, że tego typu metoda ma liczne ograniczenia. To znaczy, najważniejszych uchybień, jakie się zdarzają, o których donosiła prasa, o czym mówiłem, nie jesteśmy w stanie w ten sposób oczywiście stwierdzić. Mamy tego świadomość. Nie stwierdzimy niesprawności jego pism procesowych, nie stwierdzimy tych rzadkich przypadków nieprzestrzegania przez sędziów przepisów prawa wręcz, nie stwierdzimy stronniczości ewentualnej przy orzekaniu, niedopełnieniu pewnych dobrych obyczajów, jakim jest informowanie o możliwości odwołania, zwolnienia z kosztów itd., przeciągania rozprawy. Nie będziemy w stanie kontrolować działalności biegłych, która jest dość ważnym obszarem na pewnych uchybień. Nie wychwycimy konfliktu interesów, a także zjawiska korupcji czy upolitycznienia. Wiemy, mamy tego świadomość. Mamy jednak takie, wychodzimy z założenia, że nawet drobne fakty, na które będziemy zwracali uwagę, one z czasem się będą kumulować w zasadzie zbitej szyby. Jeżeli zaczniemy pilnować takich rzeczy jak punktualność, sposób odnoszenia się do stron przez sędziego, z tego może powstać pewna... może być pewien zauważalny, istotny wpływ tego typu działalności obywatelskiej. Działamy od roku, a więc nie możemy się jeszcze pochwalić jakby spektakularnymi tutaj osiągnięciami. Niemniej przeszkoliliśmy około 1000 osób, z których to 1000 osób ponad 500 zadeklarowało chęć współpracy, zaś około 70 już przysłało nam swoje obserwacje, jest około 600 rozpraw zostało zaobserwowanych. Myślę, że w najbliższym czasie będzie ich 2-3-krotnie więcej. Obserwacje te przeprowadzono w sądach całej Polski, chociaż jeszcze daleko nam do objęcia tą działalnością całego kraju. Do tej pory jest to około 25 sądów. Co dalej? To jest już slajd ostatni, podsumowujący. Jestem socjologiem. Zajmuję się
kontrolą pracy sędziów. Potencjalnie jest to sytuacja konfliktowa. Ale proszę Państwa, wydaje mi się, że tą samą logikę obywatelskiego monitoringu można by zastosować do szeregu innych dziedzin życia społecznego. Podam Państwu taki przykład. Jakiś czas temu spóźniłem się na zajęcia. Byłem jednak święcie przekonany, że zajęcia się zaczynają o godzinie 11.20. Byłem w pracy 40 minut wcześniej. Na korytarzu widziałem już moich studentów, przywitałem się z nimi, poszedłem coś kserować. Żaden student nie podszedł do mnie, nie powiedział: panie doktorze, pan się spóźni na zajęcie. Dlaczego pan coś robi, a nie idzie, my czekamy w sali na zajęcie. Ja byłem przekonany, że zajęcia wcześniejsze skończyły się wcześniej i oni sobie siedzą w sali, studenci za oczy. Przeprowadziłem zajęcia, spóźnione o 2 godziny, nikt nie powiedział mi, że się spóźniłem. Jestem tylko doktorem. Wydawało mi się... Nie... Prawda jest taka, że studenci, że badacze akademiccy również nie mają, nie funkcjonują mechanizmy, skuteczne mechanizmy kontroli. Teraz sobie ja myślę tak. Gdybym ja wiedział, że na mój wykład, który przecież jest publicznie, jest otwarty, może przyjść obserwator fundacji, powiedzmy profesor Watch Polska. Pewnie dwukrotnie bym sprawdził, o której tak naprawdę mój wykład się rozpoczyna. Później raz mi się tego zdarzyło i bardzo jestem z tego powodu wstyd, ale wyobrażam sobie, że być może do niego by nie doszło. Druga kwestia. Niektóre moje wykłady są mniej przygotowane niż inne. Ja o tym wiem niestety. Nie ma wymówki dobrych. Ale gdybym wiedział, że na mój wykład może przyjść obserwator Fundacji Profesor Watch Polska, na pewno bym się przygotował lepiej. Czy można oczekiwać, że profesorowie się skrzykną i utworzą taką fundację, która będzie samych profesorów i wykładowców kontrolować? Nie. Byłoby to naiwnością. Dlatego wydaje mi się, że być może my jesteśmy zobowiązani jako socjologowie, przedstawiciele innych dziedzin życia, dyscyplin, możemy zajmować się monitoringiem sądów. Ja natomiast czekam, aż ktoś inny zajmie się monitoringiem wykładowców i różnych innych, przedstawicieli różnych innych dziedzin życia. Mam nadzieję, że ten mechanizm obywatelskiej kontroli, która szanuje niezawisłość tych instytucji, szanuje ich słuszną autonomię, ale jednocześnie sprawuje pewną metodę, w pewien sposób sprawuje kontrolę, będzie się upowszechnia, będzie przyczyniał się do wzrostu jakości, do poprawy jakości zarówno pracy sędziów, jak i być może kiedyś pracy badaczy akademickich. Dziękuję bardzo.